i let's go. Zaczynamy kolejny i już ostatni dzień turnieju w Starej Zagorze. W dolnym lewym rogu Tobias Zieber, czyli Showtime, zawodnik teamu Berlin International Gaming. Oto on. A lewy górny róg Solar. Za cholerę nie wiem, jak się nazywa. Kang Min Soo, no jak masz Kang Min Soo? No tak. Przecież to ten jest Sky, dobra, okej. Okay. No. Min Soo, tak, no zgadza się. Przepraszam. Lagi mam, no widzisz, mało snu. A Come to the Beach and Watch Moon, to pamiętasz, tak? Watching them. To jest wszystko, co potrafię po angielsku. Po co mi więcej, tak? Czemu wczoraj było Zieber, a nie Showtime? Nie wiesz, czy on z innego konta grał? Czy... A, faktycznie, miał Dimauer. Dimauer. I Mur, jego przydomek taki trochę. A faktycznie, zmienił konto chyba. No. Coś tam się wydarzyło po drodze. Nie mam pojęcia, widocznie faktycznie inne konto, albo ktoś nam opowiedział. Tak. Żeby może zmienić. Chyba przed finałem ma być jakaś ceremonia. Okej, okay, czemu właśnie nie? Wiem, więc tak będzie. Ale podoba mi się, że zaczynamy jednak o 13, mimo że dzisiaj mniej spotkań, mniej meczów, to ale jednak no ważne, żeby... Finał zaplanowany na 22 według Wikipedii. Ten menedżer nas tutaj nie opuści. Nie no, ja wiem, że tam... Ale fajnie, bo... Kasia ma swoich ludzi, robią tak, że to wszystko będzie bardzo dobrze. Fajnie, bo nie przedłużali wczoraj, nie robili jakichś tam mocno długich przerw. Jeden mecz był gdzieś tam widziany. Starali się. Tak, jeden mecz mi się wydawał, że gdzieś tam było na siłę przedłużone, ale to może jakieś tam problemy techniczne. Bo tam widziałem, jak gdzieś Boko biegał, uciekał, później Kaszana za nim leciał, nie wiem, o co tam chodziło. Ale wiem, że wszyscy cali wrócili. To najważniejsze. Tak jest, i o to chodzi. No, na razie się. Oczywiście meczek spokojnie będzie zaczynać. Coś piknęło. Ekspansja. To gdzieś tam ten. Nexus. Fajne. Nexus na razie już o Time'a się kończy. Na razie jeszcze wyboru technologicznego nie ma. No, ale będzie Stargate. Stargate klasycznie. Po trzech wygranych, także podobny format jak wczoraj. A no jeszcze ważne jest to, że to jest oczywiście drabinka dolna, no bo już tylko jeden mecz górny jest. Także ten, kto przegra ten pojedynek, odpada z turnieju. I ostatni Protoss właśnie, Showtime. Całkowicie. Tak, definitywnie. Definitywnie. Ostatecznie. Adeptka leci na drugą stronę mapy. No i ciśnie. Tak, to przejść. Najlepsza szóstka turnieju czyli, aktualnie. Czyli to będzie mamy Kasiorków. Koło Tauzena? Widzę tutaj hojny. A nie, dobra, okej. Okay. No, 425 euro. No, czyli Tauzen na dwóch, nie? No bo tak. Tych dwóch... No nasze też ponad 1000. No tak. Także ostro. Ponad 1000. W ogóle dzisiaj, wiesz co, rozmawialiśmy z Michałem i też byłem zaskoczony, że tu mają droższą walutę od naszej. Aha. A jest wszystko dwa razy tańsze. No. Paradoks dziwny, powiem ci, no, że waluta dwa razy droższa, a wszystko dwa razy tańsze. Siła nabyć. Znaczy, może nie wszystko, no, ale na przykład, nie wiem, gdzieś tam tytoń, 12 PLN-ów, dwie kawy, jakiś tam delikatny bro i do tego woda i tak dalej, tam 40 PLN-ów, więc no naprawdę nie są to jakieś duże pieniądze. Co to jest ten bro? Bro. No browar, no. A, dobra. No wiesz, no, nie wiem jakich słów tutaj używasz, bo zaraz mi powiesz, że jakaś banicja, będziesz na mnie się patrzył później przez 3 dni. Nie, no my zawsze mówimy, nie, ja to w ogóle, wiesz, tak, no to pierwsze słyszę w ogóle o takich rzeczach. Państwo, jeżeli już zaczęliśmy o tym mówić, Igor wczoraj łoił czystą ze szklany, co? Bez przepoi, tak, i przegryzał lodem. Ale dzisiaj rano też wypiłem wody ponad litr, jakby tak. Czemu robisz wydarzenie z picia czystej wody? Przegryzałeś lodem wczoraj. Co? No, ja to pamiętam. Lodem. Mam nagrane. Jakby coś chciał, to zapraszam na brief. Jest taka fajna scena w filmie Żółty Szalik, no i jest. Trzeba było to kiedyś zrobić, tak? Oby cię, wiesz, nie wciągnęło to głębokie, szerokie morze. Ja ten film cały obejrzałem w końcu. Jezu, on jest smutny, przykry i straszny, nie? Tak. Jezu, nigdy więcej. Przygnębiający. Tam dwie sceny są takie, że wiesz, no takie nawet fajne, jak tak odpowiednio spojrzeć. Dla pijącego alkoholika jest to bardzo ciekawy film. No. Dla mnie to straszny, tak. Przerażający. Pracy. Nie polecam. Znaczy, polecam do obejrzenia, ale nie polecam żyć w ten sposób. No nie. Tak. Lepiej nie. Twilight Council kończy się do Showtime'a. Piąta minuta za nami. No na razie mieliśmy absolutny standard, jeżeli chodzi o zawodników, także tutaj nawet nie ma co za bardzo o nich mówić. Po prostu Showtime otworzył Stargate'em i jest klasyka. Do pierwszej bazy Solara wleciał... Showtime oswoił Oracle. Tam znowu jest jakiś podlot i znowu Oracle się odbija. Żółty szalik. Tak. Nie polecam. Znaczy polecam, ale ja polecam do obejrzenia. Ale jest straszny.
No i jak widzimy, parę zerglingów zniszczone, ale jest krótki, godzinny taki, co ciekawe jest, ten film. Więc można szybko sobie trzasnąć gdzieś. Na przykład w talecie wieczorem. Godzinkę mija bardzo szybko. Matko bosko, to ile to trzeba materiału mieć ze sobą. Nie no, gameplay jest ograne. Tutaj Templar Archives. To spokojne. Ale jak się zastanawiam nad tą szarżą, czy Showtime faktycznie wyprowadzi takie ładne uderzenie z lotarką, no to jest na pewno jedna z opcji. No i w sumie dobrze się układa dla Tobiasa, bo on gra na Lingis plus jeden i w takiej sytuacji właśnie chcemy mieć szarżę z Archonami. A, jeszcze Archon drop zawczasu. No, no nieźle, nieźle, nieźle. To mi się podoba. Powiem ci tak, no... Ciekawe, jakie alkohole procesi piją. No nie piją, bo nie mają czym, oni jedynie co wciągają. O. Stream nabiera ciekawego kursu. Ty zacząłeś od bro. Tymczasem Warpism latuje. No, będą dwie żarówy zaraz atakować. Teraz właśnie mówi, że leci do sklepu, dobrze. Trzeba tę kafejkę rozruszać. Dokładnie. A już, ale faktycznie, tak. Nawet po 12 jest w Polsce, więc proszę państwa. O, no mamy. Tak. Ej, w sumie prawie tutaj z tym Warpismem nawet się udało coś zrobić. No nie stracił go, co najważniejsze, Showtime. To jest kluczowa sprawa. Kim jest rozmówca? A, Danskaj CK ze mną tutaj. A tak, nie przedstawiłem się. Sorry, tak. Overlord zniszczony. No i jest na razie sytuacja, jak widzimy, rozwojowa. No, będziemy chyba obserwować jakieś może lekkie wyjście na mapy Protossa, tak. Ale cały czas musi mieć z tyłu głowy, że zerglingi go mogą skontratakować. No, jest wyjście. Tobias w natarciu. Oczywiście Roachy dodaje Solar, bo to jest najlepsza jednostka, jaką może zrobić. 7-0 to Immortal też tam do obrony z tyłu. Żadnych Bane'ów nie wysyła na kontratak Solar, więc myślę takie, że Oracle, Canon, jakaś bateria spokojnie wystarczy. A tu już Showtime w natarciu. Jest szarża, wejście. No, nieźle. Ładnie to działa. Ja bym kontynuował jako Tobias. Tutaj już można się zastanowić dokładnie. Zeloty wycofuje Showtime. I lecimy z powrotem na prawo. No, Hatcherkę ciężko będzie zniszczyć, ale nie jest to poza zasięgiem. Dokładnie, jak przyzwie tak sobie jest. Trochę zelotów, to one mogą skupić się na Hatcherce. Na pewno nie na Ekstraktorze. I perspektywa Showtime'a naprawdę się polepszyła. Tobias z górą. Póki co. Kilku zelotów spokojnie może stracić i Hatcherka zniszczona. Doskonale rozegra. Ważne Archona nie stracić. Spokojna głowa. Tak jest. 9. minuta gry. Nie szkalujemy. Nie. Znowu próbuję zagrać czwartą bazę Solar. Kurczę, mega by było, gdyby Showtime jeszcze potrafił wpleść w to wszystko drugiego Warpizma, który by do pierwszej bazy Solara tam poleciał, pocisnął. Tylko, że no to kosztem Immortali. Czekajmy, to dopiero pierwsza mapa. No, jeszcze się rozkręci. Tak jest. Czwarta baza od Showtime'a zagrana. Aczkolwiek wczoraj też był taki mecz Protossa na Solara, który też tak się rozkręcał i się nie rozkręcił. Dobra. Dwa Immortale, 4 High Templary. No i Lurkerden. Jak widzimy, też zagrany. Geralt gra z jakąś kobietą. Tak? Będzie bił. O, coś tam się dzieje na szybkości. Dobrze, nie usłyszałem. Jarkid, tak. Witamy wszystkich na transmisji. Siemano. Buongiorno. No i dobra, kolejne uderzenie Showtime'a. On jest tutaj bardzo, bardzo silny w tym momencie, zwłaszcza, że Solar jeszcze nie ma lurkerów. A takie mogłyby być to lepsze force field, ale też są nie najgorsze. No i przebija się Archonami przez własne pola siłowe. Showtime świetnie z tym Guardian Shieldem, to redukuje bardzo mocno obrażenia. Archony podchodzą, wpychają się na klasa. Nieśmiertelne. Doskonale, Showtime wygrywa mapę numer 1. GG. Reakcja, jak widać, znikoma, jak to u gladiatorów XXI wieku. Ale tam w środku. Delikatna krew... była u Showtime'a wcześniej. Tak? Krew buzuje. Buzuje. Lecimy, kolejna mapa to Alcyonii w dolnym lewym rogu na niebiesko Showtime. Tak. Oto on. Prawy górny róg w kolorze zielonym, Solar. Kang Min-su. Och właśnie. No jeszcze nie pamiętam. No nie, no stary, ja mam takie lagi, że to jest coś okrutnego, no. Zjadłem 3 ciastka, 2 kawy i nie Amaru, jak się nazywa? Chosen Cho. Znaczy ja wszystko mogę powiedzieć, bo to jakby nie zweryfikujesz. Wiem.
No, pomyśl. Zastanawiam się, jak był Flash jeszcze. Kiedyś pamiętałem. Liang Hu chyba. Hu. No, jest niebezpieczny też właśnie tak. Trochę. Li Yohuan to bokser, pamiętam. Li Jaedong to Jaedong. I czekaj, jeszcze jeden. I Hiro też ma coś z Hu albo Su. No, tak. Chyba tak. Horikai, dzięki za suba dla Wormsika. Idealnie. Dzięki wielkie, pozdro. I myk. Czy było wieczorem dużo więcej ludzi? No tak, powiedziałbym, że tak. Tak przynajmniej z kamery wynikało. A na miejscu tak, też, wieczorem, tak. No, ja mam tam parę nagrywek, to rzeczywiście było sporo. Troszeczkę więcej. Jeszcze jest fajnie, bo to jest w parku. Tam dużo ludzi przychodzi na spacer. Gdzieś tam z tyłu ktoś sobie przechodzi, spogląda, co się dzieje, tak? Zainteresowanie. Wiele gdzieś tam nawet przychodziliśmy stało grupek i kobiety też mówiło o protosach tam co chwilę, coś tam wiesz, gadały. Mówi, ja cię, co się tu dzieje? Doskonale. No. Druga minuta oczywiście się kończy. No i tylko wymusił Showtime postawienie haczerki w nieco dalszym miejscu. No, Showtime jako ostatni protos ma tutaj duży ciężar na sobie, ale on jest w stanie wygrać z Solarem. Tutaj byliśmy zgodni co do tego, że jest na pewno potencjał na takie zwycięstwo protosa. Marta pyta, jak pogoda. Spoko. O 10 byłem na kawie, 24 stopnie. Znośne bardzo. Fajnie, przyjemnie. Jednak was nosiło, żeby znowu zjeść stanę. Nie no, wy żeście spali, Michał chyba no też tam jeszcze wypoczywał, ja sobie sam wyszedłem. Tak wiesz, troszeczkę też zacząłem czytać o tym mieście. To podobno to jest ukryta perełka w ogóle Bułgarii, tak? Że to jest bardzo dużo ciekawych jakichś zabytków. Znajomy mi powiedział, że to jest jak Kazimierz Dolny. No widzisz, i dobrze powiedział, bo powiem ci, na deptaku mnóstwo ludzi z rana i rodzin spacerujących, mnóstwo ludzi w kawiarniach, sączących różnego rodzaju trunki. No byłem w szoku, no ile tak, ludzi. Tak, naprawdę mnóstwo. No. Zazwyczaj jak szedłem ulicami, tak jedna osoba na ulicę góra za dnia, a tam to jednak trochę więcej, tak się przenoszą. Fajnie. Stargate się kończy. I bardzo przyjemni ludzie. Oracle. Oracle od Showtime'a jest zagrana, czyli w zasadzie jak na poprzedniej mapie, na razie zaczyna Tobias, oczywiście rozwinięcie pewnie będzie trochę inne, bo zakładam, że znowu nie zrobi szarży z Archonami, ale fajnie to zadziałało, no właśnie kurczę, tak dobrze mu się to ułożyło, bo akurat był właśnie odpowiednie odparcie przeciwnika i można było go tymi Archonami z lotami idealnie przycisnąć, nawet jak Solar tam zmienił reakcję, to i tak było to mocne. O i ponownie Horikai na V-Marty, dzięki wielkie za suma, siema. Doskonale, ale no, jak widać ten Overlord zostanie całkiem szybko zniszczony. Specjalnie po to została Oracle, bo inaczej nie dałoby się Overlorda zauważyć. No i wymikrował i uciekł ten Overlord. No. Tak. O nie, jeszcze chwilę pożyje, tak, ale zawsze jest nieuniknione. Dobra, o i Aristory jest siemaną. Dobra, te Twilight Council. Witaj Tomaszu. Dobra. To jest w ogóle ciekawe otwarcie, bo on najpierw zrobił kolejne gateway'e, a potem dopiero Nexus, czyli właśnie chciałem powiedzieć, że to do adeptek dąży zapewne. No i jest ulepszeniem adeptkowym. Tylko taki agresywny chce być Showtime w tym spotkaniu. Dobrze. No to chodzi, trochę tak swojego tempa narzuci, rzuci piłkę za plecy Solarowi i może dzięki temu uda się łatwo wygrać. To jest na razie takie wyjście ćwiczebne, takie wyjście na zasadzie, a niech Solar sobie pomyśli, że ja tylko tymi 6 adeptkami go będę próbował cisnąć, a za chwilę wyrzuci ich o wiele więcej. No, 6 zerklingów, 1 Overlord. Nie za dużo. Oracle się przemieszcza, jak widzimy. No i rura. Tak jest. To już jest trochę większe uderzenie. W sumie to nie wiem, czy on nie powinien zacząć. A nie, no w sumie dobry timing, no. Czasami lepiej wcześniej zaatakować, ale mniejszą liczbą adeptek. Tylko, że on jeszcze Chronobus na Glaive Adepty powinien użyć. Ale Solar prawie nie ma obrony. On dopiero teraz pierwsze roczy zakolekował. Zerglingów nie ma aż tak dużo, no ale ma troszeczkę. Jest pełna barykada w naturalu Solara. Dlatego te adeptki w tak dziwnym kierunku się próbowały przeteleportować. No i wchodzimy w wydobycie. Pełna barykada Solara po raz kolejny utrudnia zadanie. No, Showtime tutaj w sumie, no... Królowe od góry bardzo pomagają Solarowi w obronie, tak. Uniemożliwia wydobycie na dłuższą chwilę, ale to. Drony nie padły. Gdzie te wykresy? O, spokojnie, zaraz może będą. Ale ucierpiał lekko Solar ekonomicznie.
No jednak, jak nie zrobił tak dużo tych adeptek Showtime, to może sobie je zostawi i to będzie nawet spoko ruch na ewentualne zerglingi. I teraz właśnie w te stalkery. Ważne jest, żeby tych adeptek nie stracić jakoś niemądrze, czyli w zasadzie to już... No raczej już lepiej, znaczy nie będzie raczej okazji, więc lepiej nie ryzykować takiej nagłej teleportacji jakby. Atak już w miarę zrobił to, co miał zrobić. Showtime myślę, że może być zadowolony. Lepiej na siłę tam się właśnie nie wpychać w drony. O, już, to będzie go to tak jak Geralt chyba stalkerami będzie próbował Showtime pokonać Solara niebawem. Ale Geralt spojrzał. Tak. Geralt klika koło nas. No mamy... Niby ma słuchawki, niby na grze skupione, nie, ale... Nie, bo to słychać, to przebijanie. Tak. Także nie szkalujmy Protossa. Dlatego musi mówić szeptem. Hydraden zagrany. Szepty po zmroku. Robi Hydra. Tutaj haczerka, dobra. No jest to uderzenie naprawdę, na które Solar może być bardzo niegotowy. Zerglingi od słusznej strony podchodzą. Teraz adeptki powinny być... O właśnie, Showtime tak zrobi, je trochę przesunął, żeby one z powrotem znalazły nowe cele i tym celem były zerglingi, bo były bliżej. Także bardzo fajne takie drobne zachowania robi Solar. No i będzie, kurczę, coś czuję. Przebicie. No bo teraz Blink Stalkery, niebawem też jeszcze plus jeden. Tu Rouchy prawie nie ma. Świetnie celuje też Showtime, tak. Bo pojedynczo na Karakany. Solidna robota. Mega dominacja. Swoja królowa teraz, tak. Transfuzje się skończyły. No wygrał, no. Rouchy w produkcji zero. Dziękuję. Ale dominacja genetyczna, no. No, elegancko. Tutaj oczywiście kiwa głową za probato, dokładnie tak jak to sobie wyobrażał i wyśnił. Coś tam słucha w tle. Tak, bardzo często gracze StarCraftowi słuchają muzyki jednocześnie grając. To też pomaga trochę oddzielić się akustycznie od otoczenia. Kwadratowa butla. Takie tam mają. Trzecia mapa, możliwe, że nawet i ostatnia, w prawym dolnym rogu, w zielonym kolorze Solaru. Kangminsu. O, właśnie. Teraz już obiecuję, że się nauczę. Oto on, tak. Zawodnik Teamu Vitality. Robal. No, już widać, że nawet pozycjonował drony na minerałach. Amerika. Żeby było wszystko dobrze. No i w górnym lewym rogu na niebiesko niemiecki mur, czyli D-Mauer. Showtime. Zawodnik Teamu Berlin International Gaming. No tak, tutaj ten awatarek się kręci koło Nexusa, on to zawsze praktycznie miał. Czarno-biały. Showtime jest dużym optymistą, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale on w grze często ma taga ustawionego. To się coś, co pojawia się koło ksywki, my tego akurat nie widzimy, ale jak się najedzie na jakiś budynek Showtime'a czy jednostkę, to tam się taki podpis mały pojawia. O, zaraz może będzie. O, jest Storm G, czyli od Stormgate'a, nie? On jeszcze wierzy. Nie, no po prostu z lenistwa pewnie nie usunął. Aha. O. Albo żyje w nieświadomości, że to po prostu ma. Nie, no zagrał tam parę gier na bank. No tak. Czy Showtime jest na poziomie Hero Marina? No zdecydowanie nawet. Nie wiem, czy aktualnie nie jest trochę ponad poziomem Hero Marina, ale to spokojnie ten sam poziom. Znaczy patrząc na rasy, no to na pewno jest powyżej. No tak. Zresztą w sumie obaj są Niemcami. Znaczy co? No dobra. Podobno, ale z której matki to... Krukat się ma, witamy. Może ze starej Solara. Tego też nie wie nikt. A może nie wie, tam, że Stargate już wyszedł. Stargate zagrany przez Tobiasa. O, i tutaj znowu stara Zagora, słynna. Tak. Już jeszcze nie słyszałem o tej miejscowości przed przylotem. A, jeszcze o niej usłyszysz. No. Raz. Plany zakrojone. Tak? Przyszły rok oczywiście. No, ale to coś więcej rozmawialiście? Czy... Tak. O, tak? Tak. Na pewno? Na pewno to Kopernik nie żyje. A ty nie możesz wiedzieć wszystkiego. Polajkowałeś? Tak, wszystko. Na Instagramie? Wszystko. Ja nie sprawdzę. Nic mi nie pika. Ledwo co zaglądam na te aplikacje. Tak. Kaszana znet, ja nie zdążyłem wysłać, on już zalajkował. Senną dalej, poszło w świat. Nie. Na razie są plany, o których jeszcze nie wszyscy wiedzą i nie muszą wiedzieć, ale tak. Może być ciekawie. Oby tak. Połączone siły. Organizator mi napisał hahaha nice a propos tego klubu, w którym wczoraj byliśmy. A. Może coś więcej. A, bo ty udostępniłeś to u siebie?
No tak, że jestem, ale tam, wiesz, tam taka scena była, lasery, takie bajery, nie? I bajery. Tak, to najciekawsze rzeczy, to wiadomo. Ale te stewardessy to po prostu... O, jest! Jestem, w których liniach one latają, nie? Nie mam pojęcia. I zastanawiałem się, co one mają w tych walizkach. Ale dziwne, że przechodzimy przez to miejsce, no bo właśnie z walizkami, w ogóle przez scenę jakieś dziwne połączenie na lotnisku miały bardzo. O. Tak, tak. Nie wiem, o co chodzi. I nagle się zatrzymały i tak wstąpiły, nie? To powiem ci... Ja widać, że tam jeszcze coś do załatwienia. Mi się wydaje, że one wracały z basenu. Aha. Bo te stroje, które miały, to wyglądały jak takie jednoczęściowe, kąpielowe, ale tak jakby takie mocno okrojone, jakby właśnie gdzieś tam 10 tysięcy metrów nad ziemią wiatr potargał. Bo tu jest lotnisko właśnie. Jest tylko, lotnisko. Tylko ale... ciężko z lotami, ale tak. One są jakby co tak. Gotowe, no. One są cały czas w gotowości. Oracle. I to nie jednej gotowości. Tak. Oracle. Wlatują, myślę, żeby tutaj przeatakować drony. No ale na razie Solary ma całkiem dobrą obronę. Oczywiście Kang Min-su musi się bardzo, bardzo wysilić, żeby wygrać 3 mapy z rzędu na Tobiasa. Ekstraktor, Naturalu. No, 3 Oracle, dobra. Showtime nawet lubił często 4 zagrać, bo on tak trochę w swoim stylu lubił właśnie 2 Oracle. W jedno miejsce 2 Oracle, w drugie miejsce... Ale 3 to jest w ogóle coś pięknego. Granie 2 to jest takie... Jedna Oracle obita. Ale nie ubita. Tak, tak, to najważniejsze, żeby nie padały te Oracle. I teraz skromny, ale... Troszkę zawsze pokąsi. No, czy ja bym... Czy zdąży? O, wow. No, schował się trochę tu za linią minera już z tyłu. Oracle poleciało na dół. Tak, wydaje mi się, że... O, jest. O, nie, dobra. O, leci ale... na dół. Stracił. Co stracił, bo nie widzimy. Oracle. Aha. Znaczy, ja słyszałem. Słyszałeś, dobra. A jaki wydaje dźwięk Oracle padająca? No taki jak tam przez to był. A, czyli to wiecie. Takie... No adeptka charakterystyczny ma, tak? No tak, adeptka to wiadomo. Adeptka no to ten drugi. Jakby była po dwóch winach. Takie... Taki Murlock trochę wyszedł. Kojarzysz Murlocka z Warcrafta 3? Tak, jest twór wodny. To, ale no Oracle nigdy nie słyszałem, nie przesłuchiwałem się. No taki no... Mechaniczny. Statek, tak, bardzo mechaniczny. No. Ja dość tutaj o dziwo zapamiętuję dźwięki StarCraftowe, bo czasami lepiej coś usłyszeć niż zobaczyć. Łatwiej w sumie, nawet jak się gram. No dobra, co my tu mamy? Gateway jest zagrane przez Tobiasa. Znowu szarża z plus 1, także będzie atakować. Enfury, no właśnie nie my jesteśmy i to dlatego. Mamy oczywiście spokojny początek. To będzie uderzenie Showtime'a na 99%. Jeszcze się zatrzymał na 66 probach, czyli idealna ekonomia 3 bazowa. O, Solar. Solar może mieć problem, jak on jeszcze inwestuje w Spire. O, i to też trochę mówi Showtime'owi prawdopodobnie, że tutaj taki wczesny ten ekstraktor. Gazik, dokładnie. Jeszcze jakby były oba zajęte, to już w ogóle pomyślałby sobie o mutaliskach. O, i teraz to nawet on zobaczy. To tak. Bardzo ważne. No dobra, jest i Nexus, tutaj oczywiście Blink. Dobra, Infestation Pit. I tam Zerglingi, jak widzimy, biegają. Solar będzie w stanie... Widzimy je, tak. Na minimapie widzimy. Tak. No, taka tam potyczka. W sumie nie jest jakaś absolutnie kluczowa, ale... Żarówy, Immortale, Sentry, panie. Ale nawet jak straci taką garść jednostek, to trochę boli. Kurczę, aż żałuję, że Shotaj nie zaatakował, naprawdę. Był potencjał teraz nawet niemały, żeby... W zasadzie można nawet pokonać Solara, jak on dronuje, jak szalony. Oczywiście on też dronuje, dlatego że widzi, że Shotaj robi czwartą bazę i że aż tak nie ma tu dużo jednostek. No to wszystko, praktycznie co gracze teraz robią, to jest w ramach pewnej reakcji. Mało kto już robi takie na ślepo decyzje. No, ale czasami można naprawdę ostro zadronować. No Solar chyba z tego wszystkiego uznał, dobra, nic nie działa, także lurkery w masie trzeba zagrać i zobaczymy, czy to pójdzie. Wiadomo, Tobias nie ma zbyt wiele do stracenia, tak? Solar musi się przypilnować na tej mapie, bo to może być prawdopodobnie jego ostatnia, więc... Tak jest. No i... I kolejna padła. Gdzieś o, tak teraz dźwięk. Słyszę, tak, teraz słyszałem, to jest, wiesz co, dźwięk bardzo przypominający przekształcenie bramy. A, no, no. Dobra. Taki o, też. Że go zmodulowali, kto wie. Delikatnie. Jak oni te dźwięki robią.
wyjście Showtime na mapę. Na pewno może zaatakować, tego jestem pewien. O, jeszcze królowe, a tam dwie królowe to może aż tak dużo nie zmienia, no ale jednak trochę pomoże, jeżeli Showtime chce kontynuować atak. Ewentualnie, aha, idzie w Storma. No, no dobra. Będzie zapładniania. Ciekawe, ciekawe, bo... nie wiem, czy nie lepiej byłoby na przykład w Tempesty iść teraz, na przykład. O właśnie, plus jeden zakolejkową do powietrznych jednostek. Mamy kolejne gateway'e. Leci War Prism. Czterech zelotów na jego pokładzie. Lurkery z zasięgiem. No i injektowana... injektowany Hive. Adrenal Glands. Szybkość do hydralisków. No to są takie małe zaczepki, które mają rozproszyć może ewentualnie Solara. Z tego dużo nie wyniknie teraz. O! Cztery desantowce robi Solar tam przy, no powiedzmy, godzinie 8:00, o właśnie. Tak, Reynor też wczoraj zagrał w dwa miejsca, to pamiętam. Zrobił desancik. No to będzie zapewne leciał do drugiej bazy, może do pierwszej też. No to jest mocne, bardzo mocne zagranie. I to pytanie, czy Showtime będzie gotowy na czas, bo tylko jeden kanon może przeciwnika opuścić. Znaczy opóźnić. Dobra, no zobaczymy. Równo 8 lurkerów, tyle ile mógł, to zabrał. No i dzida. Grubo. Atakuje. No tak, wczoraj Reynor się rzucał z królowymi, też troszeczkę inaczej to było zagrane. Tak, i tutaj dokładnie delikatny atak z przodu, żeby trochę rozproszyć, że tak powiem, Showtime'a. Ale tu... no właśnie, a tu się to dzieje właśnie. Doskonale. Nawet łatwo poszło, łatwiej niż myślałem trochę. A do pierwszej bazy oczywiście jeszcze były dwa czekacze podrzucone, bo to też chodzi o to, żeby Showtime w wielu miejscach musiał się postarać trochę i skupić swoją uwagę. Od przodu też było małe podejście Solara, ale już się zawrócił. O, jakie tam dwa czekacze. Nawet pojedyncze zaloty mogą... a, i Oracle też z powietrza właśnie może pomóc. To sobie wykryje, to sobie zniszczy wszystko. Tak, taka Oracle. Za cenę Gatewaya i tam dwóch zalotów, czy trzech, to wiele nie stracił. No, Showtime się dużo lepiej wymienił, jak widzieliśmy przed chwilą. Dużo, dużo lepiej. No i pamiętamy, jak to wyglądało wczoraj, czy przedwczoraj, wczoraj chyba, przedwczoraj być może, jak Geralt grał na Solara, więc sobie chodzi o ten late game, o tą długą grę, gdzie w zasadzie to nie było żadnych dużych problemów. Solar tylko coraz gorzej się wymieniał, coraz gorzej i potem z górki. I Showtime idzie też powolutku w no, powietrzne jednostki, pewnie kariery, to się okaże. Tyle dziwi mnie, że on robi ulepszenie do pancerza, do powietrznych jednostek, a nie atak. To jest bardzo dziwne. Nie wiem w sumie czemu. Nie wiem, co w jego głowie siedzi. Piękny sztorm. Tak. A, no. Było tutaj ładnie. Dobrze, lurker jest zakopany na rampie. W ilości tam, nie wiem, strzelam 15-18 sztuk. Tobias za bardzo nie może po to podejść, ale delikatnie będzie tak sztormował pojedynczo. Ja bym tą armię dał od dołu właśnie. A, tu jeszcze mamy delikatny atak. Do bazy na 6 godzinie. Ale to jest lurkerów, ale też świetny atak z dwóch stron Showtime'a, żeby je przepędzić. Tak. I udało się. Teraz można się zastanowić, ale nie, no to jest chyba nadal za dużo Protosa. Ja bym się nie zakopywał na miejscu Solara. Showtime też przez chwilę widział swój potencjał. Chyba te zerglingi go finalnie zniechęciły, bo nawet wystarczy trochę jednostek przed lurkerami i one dużo dłużej żyją i zadają potężne obrażenia oczywiście. Kontra zalotowa. Tak, o to chodzi. Żeby teraz Solar musiał się wycofać częścią jednostek, no i na pewno Showtime myśli o ataku na bazę na godzinie 3:00. Może na godzinę 6:00 też się uda. I też jeszcze na godzinie 1:00 zaatakował Solar. No ładnie. Także ostra akcja. No i Spire zniszczony. Denied. To będzie się działo. Uderzenie. Proste, ale jednak niemożliwe. Bo już są lurkery na pozycji. No i jest przejście w Tempesty, więc też interesujący... A, bo może on dlatego, że gra Tempesty, to robi te plus 1 do pancerza. Zamiast... ale moim zdaniem atak jest istotniejszy, jeżeli myśli o potencjalnych karierach. Potem chyba, że w ogóle to nie jest jego częścią taktyki. Kolejnej bazy na razie Showtime zająć nie może. To jest na pewno jakiś sukces Solara. Same Tempesty będą. Po co mu kariery? Dobrze, jakby Showtime wygrał, bo my tu chyba zmienimy... że tak powiem, kategorię turnieju.
Za chwilę będzie przepiękny mecz. Tak, Krystianer? Mój dwóch ulubieńców, dokładnie. Boże, polskie PvP jednocześnie z Showtime'em i Solarem. Nie może być lepiej. Tak jest. Kto sponsoruje turniej? Znaczy tam jest lista, jak będziemy poza grą, to tam jest na dole lista sponsorów, logotypy jakieś. Tak, miasto rozmaite. Bierze udział na pewno. Też. Lurkery atakują. Ale z Geralda kipi radość przed zbliżającym się meczem. No potem Bian jeszcze, no to już w ogóle dzień udany. 15 minuta gry. Jak widzimy, Showtime cały czas chodzi po mapie, szuka swojej okazji, ale nawet na jedną haczerkę mu nie pozwoli Solar, nie pozwoli jej zniszczyć. No i to jest naprawdę świetna gra tego zawodnika. Bardzo dobrze wie, kiedy może podejść, kiedy może odejść. To jest bardzo trudny taki taniec między Protossem a Zergiem. Zwłaszcza niełatwe dla Protossa, no bo Zerg oczywiście jest mobilny, ma biomasę, chociaż tutaj nie jest ona jakoś fenomenalnie rozlana na środku. No tak, a to wyzłapał posiłki na środku, zgadza się. Odpędził, no i dokładnie, teraz wejdzie tymi posiłkami od dołu. No i te lurkery już daleko nie uciekną. No, musi zachodzić. Tak. High Templary, żeby nie padły. Dobra, ogarnął. Z prawej strony lurkery też są łapane, tutaj pozostałe hydraliski widzimy. No i pięknie, te lurkery wszystkie złapane. Ale jak wolno Solar myśli o tym, żeby teraz kolejny kontratak zrobić, nie? Tak jakby dopiero teraz na to wpadł, chyba że dopiero teraz musi linki się cofnął, a dobra, porozdzielał się teraz. O. Ale przy tylu kanonach, przy tylu bateriach to... Dokładnie jedna bateria, super bateria odpalona. No dobra, ten kanon jeszcze pożyje, bo jest tak fajnie schowany, żarówy doleciały. Solar nic więcej nie zrobi. W tym momencie osłabiony Kurańczyk. Tempest plus 3 do pancerza też robi sobie Protoss. No i oczywiście masę ulepszeń. Widać, że w aspekcie ulepszeń dużo, dużo lepszy jest Showtime. Solar jakby o tym w ogóle zapomniał. Kolejne budynki. No i w końcu piąta baza dla Niemca powstaje. Ale plazma nie robi plus 3. A nie, dobra, robi plus 3, sorry, nie zauważyłem tak. Najpierw zaczął plazma. No i teraz trzeba się zastanowić, jak można pozbawić Solara jakiejś bazy. Solar oczywiście lurkery z koruptorami, więc bardzo pancerna kompozycja, ale da się to jakoś pozycyjnie pewnie ograć, zwłaszcza gdyby użył tego warpizma, który cały czas wisi w okolicy godziny, no tam 6-5 bardziej. Lecimy. O, i takie wejście z Solara odważne, może nawet zanadto odważne, pod stormy lurkerami. Koruptorom też się oberwało, no ale pcha i być może nawet słusznie. Już stormy się pokończyły, nie ma wielu innych High Templarów na mapie, które by tutaj zaraz dobiegły ze stormem. No ale no to nie wiem, no Solar podszedł, nic nie osiągnął i się wycofuje. A i tutaj jeszcze flanka Showtime'a potencjalnie mała właśnie wjechać, gdyby Solar poszedł jeszcze troszeczkę kawałeczek dalej. Też chwilę temu widziałem, że Showtime tam chyba 5 czy 6 kanonów sobie zrobił, to też takie fajne zabezpieczenie, tak? Jakby mu tam gdzieś po bokach próbował Solar podgryzać, żeby on się mógł skupić na tej głównej bitwie, żeby się znowu nie cofać. No bo nie oszukujmy się, te jego jednostki nie są zbyt mobilne. Właśnie teraz Showtime chyba chce rozwalić bazę na dole od tych jednostek. Tak, już po nią idzie. Solar może to zajść. No zobaczymy, w sumie ciekawe, czy uda się Solarowi jakoś dobrze wymienić za chwileczkę, bo widać, że się przymierza do przechwycenia niemałego oddziału Showtime'a. Ten oddział trochę porozdzielany. O, i teraz... Tu by się chyba Recall już przydał. No ciekawe właśnie, czy się zrecalluje teraz. Jeden Archon zostawiony, to może zostać, no. Niebawem zaatakuje haczerkę, chociaż nie. No, nie trafił chyba w tego Archona. Tak, Solar zauważył też właśnie tę jedną jednostkę i właśnie go niszczy. Nexus na godzinie 2 i tutaj na godzinie 9. No, spokojna głowa na razie. Solar się trzyma, Showtime się trzyma. Właśnie wydaje się, że Solar jeszcze szans za dużych na tego zawodnika nie powinien mieć. W długiej grze to w zasadzie. No, ja tutaj czuję bardziej 3-0 dla Showtime'a. Zdecydowanie. No i teraz zobaczę, więcej Stormu, więcej High Templarów jest. Bo tego właśnie faktycznie zabrakło wcześniej Showtime'owi. Gdy Solar w niego tak wleciał gwałtownie. No i jeszcze dołem mapy atakuje druga banda jednostek Protossa. Anuluje, nie anuluje. Ciśnie tam Showtime go. Zniszczy mu chyba też na godzinie 6 bazę. Ta, co się tam buduje na godzinie 7, w sumie się praktycznie wybudowała, też będzie. Aha, nie, on tu dwa Archony? To jakoś tak dziwnie się rozdzielił. Po prawej stronie właśnie traci dość cenne jednostki Showtime. Chociaż stać go, na pewno stać. Tak, dosyć cenne, ale zobacz, dzięki temu uzyskał czas, żeby na godzinie 6 posprzątać, odejść, nic nie zostawić.
poświęcając te dwa archony. No tutaj właśnie te trzy hydry tak cały czas gryzą, no zobaczymy. Ale nie zdążą. Okay. O, jest podejście. Cokolwiek. No, oberwały koruptory. Poświęci. No niestety nie zdąży. Nie zdąży. No, rzutem na taśmę pęka Nexus. On nie jest aż tak ważny, ale na pewno przydoby się Showtime'owi. Chociaż on ekspuje bardziej teraz w kierunku baz na godzinie 8. 400, nie mniej 400 to też. No, chwilę lepiej. Nie tracić. Odejście Solara. Trzyma na razie na wrogiej stronie mapy wszystkie jednostki przeciwnika Showtime swoją postawą. O, jest podejście, ładne stormy. Trochę szybciej gdyby to zagrał, to też by mu pomogło, ale akurat pewnie nie patrzył w te lokalizacje, bo też jednocześnie podchodzi na godzinie drugiej do rywala. No i tempesty w użyciu. Dobra, 20 minuta i widzimy, że cały czas perspektywa Showtime'a wydaje się bardzo, bardzo dobra. Dużo lurkerów, to jest zawsze problem dla jednostek lądowych Protossa, ale Showtime na razie jakąś receptę na to ma, żeby przynajmniej odpychać. No nie wiem, czy to jest wydajne dla niego. O, tutaj proby chyba będą przechwycone. A, wycofuje Showtime w miarę szybko, tylko jedna czy dwie padną. Dobra robota. Ale tej bazy na godzinie 8 Sola, no dobra, tą sobie zabierze, ale dzięki temu wydaje mi się, że zobacz, na godzinie 2, tam będzie bardzo mocno mógł się rozwinąć Showtime i wtedy no wydobycie będzie górą po stronie Protossa w tym momencie. Bo to zostanie ostatnia wolna baza do wydobycia, czyli tą co można powiedzieć na godzinie tam 7-8, prawda? A tą na 2 już zaraz Showtime sobie bardzo dobrze zabezpieczy i... No i będzie szedł po swoje, bo Solar już tak delikatnie krwawi, o tak. 11 tysięcy różnicy w stratach na niekorzyść Koreańczyka. Drogą tak, a propos tych baz jeszcze, to w dolnym lewym rogu w sumie jest ta lokalizacja, no to jakby dolny lewy róg mapy jest trochę istotniejszy niż tutaj, ta baza na godzinie 2, bo tutaj jest po prostu już mniej surowców, a tam w dolnym lewym rogu, no jeżeli podliczymy też godzinę 9, no to jest naprawdę sporo do wydobycia, sporo do zdobycia. No ale to jest za dużo lurka. Tak. Ojej, ja High Templary jeszcze utracił Showtime właśnie, no. Trochę to zabolało. No ta rampa właśnie, ona jest tak bardzo blisko wszystko. 21 minuta. No i zobacz, i Showtime idzie z atakiem, tak? Czyli tą godzinę 9 gdzieś tam ma przytrzymaną. A dobra, Solar się w tym momencie wycofuje. No, część jednostek zostawił, żeby może Nexus rozwalić. Aha. Ale też czuję presję, że zaraz mu Protoss wejdzie do pierwszej, może drugiej bazy, może trzeciej i tam zacznie niszczyć technologię i sporą część produkcji. A do tego nie może dopuścić. Gramy dalej. Tu jak widzimy przychacz. Cały czas męczy, żeby Showtime może za dużo nie wydobywał surowców. Jeszcze jest jakiś bank. Przede wszystkim High Templary odbudowuje w tym momencie Niemiec. Proby jadą do... Nie wiem, czy to jadą. No. Nie bardzo, nie bardzo. Jest tak, że on bardzo potrzebuje tych probek, ale jeszcze na pewno tak koło 60-50 kilku by się przydało na pewno na tym etapie gry. No, stracił na 9 bazę Showtime, ale i Solar na 3, więc oko za oko trochę. O, świetny feedback i zniszczenie Vipera. No co tylko hydraliski. Tak jest. Więc to można łapać, gorzej jak właśnie już się lurkery zakopują. Showtime pewnie z kilku stron spróbuje wejść na te pozycję Solara, no ale Solar chyba to przeczuwa i się wycofał też. Cały czas, nie wiem czy wiesz, na godzinie 5 już chyba spokojnie 10 minut jest Warpism, który... Tak, wisi sobie. ...jest kompletnie zapomniany. Tam na minimapie go widać przy krawędzi. Ale nie używa go Showtime, a mógłby chyba. Do 5.30. To dziwne, że Solar go nigdy nie zniszczył koruptorami. Też o nim widocznie zapomniał. Dobra. Chłopakom się pozapominało. No, za dużo się dzieje jeszcze w rozgrywce. Dużo High Templarów. Nie może w to wchodzić Solar, moim zdaniem. Absolutnie. Dostanie chyba z 8 stormów na klatę i się złoży. Ale Tobias już tutaj całą armię ściąga, więc tutaj już może być ciekawie. Tak, jeszcze zeloty na lewą stronę. Akurat tam siedzi niemała grupa jednostek Solara i właśnie te zeloty zostały zjedzone. A, to Mothership. Dokładnie. Dwa tempesty dolatują, do tego jeszcze Mothership. Matka. Jest tylko jedna. Dokładnie. No, widzę na minimapie, że teraz od prawej strony, a nie, to Solar się nadział trochę na Showtime'a. Tymczasem jeszcze, no, trzeba ładnie, tak, oczywiście. Kilka hyt, kilka rulkerów.
Kurczę, mam wrażenie, że mógł tam dociskać go jeszcze Showtime. Mógł bardziej gonić jednostki, które się wycofywały teraz. Przytrzymałby, może zniszczył bazę, chociaż pewnie też się boi, że jakaś fanka Solara tutaj wjedzie. Ale jeżeli ma High Templary, no to powinno być w miarę spoko. Dobra, koruptory z Overseerem. Chciałby pewnie tego Mothershipa upolować Solar, bo podejrzewam, że on wie o nim, że jest bardzo prawdopodobnie gdzieś tutaj. Można go też zrikolować do Nexusa, no i potem wiadomo, Mothership będzie szybko z drugiej strony mapy. To takie ciekawe, mogłyby być nawet manewry. Ale tracimy jednego recola. Jest podejście Solara. Baza na godzinie 9 wydaje się, no, bardzo, bardzo nietrudna do zniszczenia. I jeszcze będzie próba wyciągnięcia. O, Oracle gołębia w parapet, ale jeszcze zdążyła rzucić Revelation. Overseery. Są morfowane. 4 lurkery, 4 hydraliski. A to już zaczynamy przechodzić w etap gry, gdzie gracze mają nie za dużą liczbę dron czy probek, ale za to dużo większe limit armii. Tak jest. Tempesty. Lurkery mogą atakować, trochę problem jak koruptory się właśnie pojawią, więc musi to wszystko zabezpieczać dobrze Showtime. Na środku widać, że w miarę aktywny ten zawodnik. Lingi próbują kontratakować, ale chyba... No tak ciężko to widzę. Z tym adrenalem to one takie dosyć silne są to. No są, one to zniszczą oczywiście. No dobra, tam Showtime. Są trzy kanony, dwie baterie. Palić super baterie Showtime. A, uznam, że nie ma potrzeby. No tak, tak, Archonem jakimś tutaj przypadł. Tak. Jest okej. Okay. I Solar wychodzi interesująco teraz właśnie na środek. Bardzo agresywny ruch, no. Tylko co on tutaj chce teraz zrobić? A tutaj ma fajnie rozdzieloną armię, bo część ma po lewej i po prawej. No tak. Tu niby pokazał, że tam parę zerlingów, ale dobrze, już się tutaj przyczaił. Tylko, że właśnie widzisz, wydaje mi się, że Solar jest w lepszej pozycji, ponieważ jest u góry. Ze wszystkich stron Solar ma od dołu, więc to też jest takie skupienie takie dosyć duże na rampie. Aha, ale Solar tutaj nie dobiegnie zbyt szybko. O kurde, taka wymiana będzie. No, to tak mogłoby się wydawać, że właśnie Showtime tak się wycofa do obrony, a on jednak na kontrę najpierw, żeby rozwalić tę haczerkę. Ale nie, to nie będzie base trade Showtime'a. Raczej zaraz się zawróci i właśnie spróbuje w kleszcze złapać przeciwnika. Uznam, że dobra, stracę trochę budynków. I tak mam w sumie 200 na 200 dostępne. Tak, te lurkery, które teraz właśnie zeszły z tej rampy, one są mocno odkryte i tutaj Showtime mógłby bardzo ładnie to pokończyć, ale nie, on stwierdził, że jednak z innej strony troszeczkę będzie Solara podgryzał. Oj, ale ten bank Showtime, a to jest fantastyczna robota, nie? No wydaje się, że musi to wygrać Showtime, chyba że popełni jakieś fatalne błędy i na przykład te wszystkie High Templary i całą grupę jednostek lurkery zjedzą. To też się może wydarzyć, ale szanse są na to po prostu niewielkie, bo Showtime jest cierpliwy, nie popełnia pochopnych ruchów. Solar niezadowolony w kamerce, znowu zrobił tę minę Pikachu. Showtime jest przekonany i on o tym wie, że właśnie zagłada teraz zagłada przeciwnika, ponieważ zobacz, dalej ta baza i na godzinie 9, i na godzinie 8. Showtime tam 3 razy stracił Nexusa, a Solar nic więcej nie zrobił. I właśnie ta na drugiej godzinie dała mu wygraną. No pozycyjnie, jak szachista. Jest, to szybko się przełączaj. Zrobił to. Polish Pips. Jak szachista zrobi to Showtime. No bardzo ładna gra, pewnie zaraz super kilka słów. No jeszcze Proto z górą, jeszcze będzie jeden w turnieju. Będzie. Pewniaczek wszedł. O, widzisz jaka zmiana? Gdzie ludzie teraz siedzą? No. Byle do cienia. Byle do cienia, tak. No, brawo. Zaraz usłyszymy. Ale to jest giga chat. Well, you said it, brother Sower. We'll be going after this series and you proved us, right? 3-0 victory. Did you expect such a scoreline? I was expecting a bit more from him, to be honest, but the first two games went pretty well for me. I believe I surprised him a little bit. He expected more defensive play, and I was a bit more aggressive than usual, so I got a good start, and then the third game went well. Yeah, what was that charge variation in the first map? I really liked it, personally. What was the idea there? Well, you know, at EWC, we did like these player rankings, and Stola gave me a 1 in strategy out of 10. Because he was saying, oh, I'm so predictable. So I was like, I'm going to show him predictable this time, you know? awesome. And game number 3, so many lurkers, so many drops. You were everywhere, though. You deflected everything. Were you worried at some point on that map, or were you feeling confident all throughout? Yeah, at some point I was struggling a little bit to take bases. So I was a bit worried, like one bad fight and I'm kind of dead. So I felt confident still, but it was getting a little bit dicey. Yeah, okay. And next up, either Terran or Zerg player.
What would you prefer, a Zerk again or to face Olivera on the stage? I would like to play against Lambo. So a Zerk. A little bit of a German PVZ. Yeah, yeah, the classics, nice. Well, you are still the Protoss hope of the tournament. I want to congratulate you for that and I want to wish you good luck. The fans are here cheering for you. Any words? Just thank you for being here. I hope you enjoyed the show. It's been amazing so far, amazing event, and yeah, looking forward to the next games. Yeah, good luck, Showtime. Good luck. Ladies and gentlemen, applause for Sowar. Well, Sowar, not the result you were hoping for, but still, great run in the tournament. How do you feel? Well, not that expected the result, but yeah, it was well played to him and. Next time, if I come again, like to other tournaments, I will become stronger, yeah. Yeah, we all believe that every time you are surprising us with your playstyle, your tenacity, and we are all big fans of you here. So thank you for being here in Stara Zagora. Do you have any feedback about the city, about your time here spent? Yeah, city and crowd are really awesome. So if I get other chances next time, I will visit this country again, I think, yes. Yeah. Well, it will be our pleasure to be your host, Sowar. Thank you so much. Throughout the tournament, you are translating for us. You are being such an amazing guy, so I really want to shake your hand and thank you for your run. And see you in the next time even stronger, brar. Sowar, ladies and gentlemen. Well, there we have it. The first series of the day is over, but we are starting off with another Zerg player, but this time we are going to be playing Zerg versus Terran, Olivera and Lambo coming up shortly. Oh, the StarCraft tournament in Bulgaria? It's never been, I've never been there and never seen. Oh, it's gonna be cool. I was worried about long flight, but it was not that bad. And it was really, when I landed here, oh, the city looks like really cool. So, oh, I'm really nice to be here. First goal, maybe top three is my first goal. If I reach top three, I already can satisfy myself. Obviously, Clem is the most recent world champion, and he beat a lot of good Zergs in the tournament, like Serral and Mirror. So, actually, I won't play in him in tournaments because I won't feel him in tournaments, like tournaments is different. So, yeah, he's the toughest opponent, but I also won't play against him. Yeah, it's first open events for me because I've never been. I think I've never been like open events, like I only play indoors. So, I'm really excited for this. First Bulgarian events, so I hope you guys many viewers as possible we can get, and also many people I want you guys interested in our tournaments. And see you in Stara Zagora.
Let's go.